I wracamy do naszego gorącego pytania na antenie telewizji w polsce.pl. Czy Platforma Obywatelska, czy Platforma Schetyny sięgnęła dna? Takie gorące pytanie postawimy i spróbujemy sobie tutaj w studiu na nie odpowiedzieć z moimi państwa gośćmi, którymi są Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Szramka, Kukiz 15. Dzień dobry, panowie. Dzień wie. dobry. No i rozpoczynamy naszą debatę na temat Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny i tego, czy ta partia, ten twór polityczny sięgnął już dna. Mamy 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej razem z z tym, potem lata w opozycji. No i cóż to z tą platformą obywatelską się dzieje? Ostatnie przykłady, właśnie takim Iwoma Hartwig, działaczka społeczna, walcząca o prawa opiekunów osób niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych. Miała pretensje ostatnio do Platformy Obywatelskiej, że nie dostała trójki na liście koalicji obywatelskiej, tylko siódemkę. Później Grzegorz Schetyna po tej takiej już medialnej aferze zmienia swoje zdanie. Jeszcze problemy z Bogdanem Zdrojewskim, Hanną Zdanowską się pojawiają w Platformie Obywatelskiej. Panie pośle, cóż to z tą platformą obywatelską się dzieje i czy platforma obywatelska po tych wszystkich latach można tak powiedzieć, można zaryzykować taką hipotezę sięgnę ładna? No myślę, że to nie koniec jednak kompromitacji. Mamy świeżą też przecież informację o zarzutach ustawionych do prokuratury skierowanych w sprawie przewodniczącego tego klubu pana Neumana, w sprawie no deklaracji przecież majątkowych posła. Posła doświadczonego, niewątpliwie przecież, więc wie pewno, jak się to te dokumenty wypełnia. Mamy przecież wnioski prokuratorskie skierowane przez Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń vat w skrócie nazywając sprawie ministra byłego ministra Rostowskiego, Jana Wincenta, w sprawie wiceministrów kapicy Grabows, ministra, wiceministra Grabowskiego. I pewno to chyba nie jest koniec tego typu, moim zdaniem, problemów. No, nie mówiąc już o owicem Mieszcze i poślega włoskim, Stanisławie, Brądan, który tych ma tych zarzutów prokuratorskich, chyba 6-7, z tego kilka korupcyjnych. I sam sąd czyta akta, ponieważ są tak obszerne, że jeszcze czyta ciągle. Więc to, to jest z jednej strony czyli te problemy bym powiedział z prawem, z drugiej strony to jest to są również, bym powiedział no, wystąpienia publiczne czy reakcje czy brak pewnych reakcji na, na pewne wystąpienia publiczne ja chcę to przypomnieć o o przecież nowej gwieździe platformy obywatelskiej pani prezydent dulkiewicz, która zaprasza niemieckiego pisarza, nie, którym będzie razem debatować 1 września i który uważa, że pancernik Schleswig-Holstein był statkiem pasażerskim, więc pewno jeszcze trochę i dowiemy się, że po prostu turyści niemieccy w mundurach Kriegsmarine i Wehrmachtu chcieli tylko odpocząć na, Gdańskiej plaży czy Gdyńskiej plaży prawda, to wszystko razem brak reakcji również na te bym powiedział agresywne niezwykle bym powiedział brutalne hamskie. Ataki na Kościół, na, na wartości chrześcijańskie, katolickie, pewne, brak na to reakcji, no powoduje, że w dużej mierze, ja już nie wspomnę o tam takich nabytkach, jak tam poseł Misiło, prawda którzy, którzy kompromitują się właściwie przy każdym publicznym wystąpieniu, prawie. To wszystko razem wpływa na pewien obraz upadku. Bo ja już nie chcę mówić o programie, bo tego programu nie ma, nie będzie. Platforma wie, że nie, programu nie stworzy. Jej programem jest brak wiarygodności i, bym powiedział, te opowieści z Księżyca o naprawie polskiej gospodarki, o interesie się troszczą, o biednych, ubogich. o w do tej Rodziny wielodzietne o wszystkich się troszczą. W nawiązaniu też do tego wątku historyczno-turystycznego pana posła, bym powiedział, że ci Polacy to tacy niegościnni. No, można było inaczej ugościć, no, ale tutaj oczywiście pewna irytacja. jakoś tak, nie chcieli uchudniać. Panie ugośnie. pośle, czy Platforma Schetyny sięgnęła dna, czy tutaj te argumenty przedstawione przez posła Szewczaka trafiają? Tak, myślę, że pod wieloma argumentami mogę się podpisać. Przede wszystkim Grzegorz Setyna jest słabym liderem i myślę, że to. Widać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim, platforma nie ma jakiegoś pomysłu na siebie. Bardzo często zmienia zdanie. Widzieliśmy to m.in. w sprawie imigrantów. Raz chcieli przyjmować, za chwilę nie chcieli przyjmować. 500, 500 plus, było 500 plus tak. krytykowali, teraz mówią, że będą mieli lepsze 500 plus. No lepszym pisem nie będą. Trzeba mieć pomysł na, na siebie. A platforma miała pomysł na siebie w 2005 roku, kiedy szli z hasłem cztery razy tak. Ostatni, przypomnę, że wtedy były to bardzo dobre postulaty obywatelskie, takie jak likwidacja Senatu, zniesienie immunitetu czy wprowadzenie jednomandatowego okręgu wyborczego. Mówi Pan poseł obywatelskie to teraz ile tej obywatelskości w Platformie jest? Ile jest w Koalicji Obywatelskiej? Czy w ogóle? No, obywatelska jest tam chyba tylko nazwa, że Platforma Obywatelska, bo reszta nie. Tak jak powiedziałem, ten postulat cztery razy tak, gdzie oni zebrali 750 tysięcy podpisów na polskich ulicach od obywateli, a następnie w czasie swojej kadencji zmielili te podpisy, nie poddali tego pod referendum ogólnokrajowe, pokazało faktyczne intencje Platformy Obywatelskiej, że Obywatelska jest niestety, ale tylko z nazwy. Czy Prawo i Sprawiedliwość cieszy się, że tak wygląda w tym momencie, prawdopodobnie najsilniejsza partia opozycyjna i najsilniejsze ugrupowanie opozycyjne, w polskiej polityce dla Prawa i Sprawiedliwości, no, każdy, każdemu, rządzącemu ugrupowaniu, potrzebna jest mądra, opozycja mądra patriotyczna nie taka która donosi na własny kraj, która domaga się karania zabierania jakiś odbierania pieniędzy która, można powiedzieć, no fałszywie zupełnie oskarża polskie społeczeństwo, które 11 listopada... W marszu, w marszu przecież niepodległości niesie biało-czerwone flagi o faszyzm, co powtarzają różni głupcy później w Brukseli. Ale cieszę się, że pan Guy Verhofstadt, wiceprzewodniczący, ma uchylony podobno immunitet i będzie musiał się wytłumaczyć z tych oskarżeń o faszyzm. wam to oczywiście jest kwestia wieloraka, bo to jest kwestia i wiarygodności, braku wiarygodności Platformy. Ale to jest na przykład kwestia tego, że wmawiano Polakom przez Państwa, że oni mają jakieś fantastyczne kadry w ogóle specjalistów od gospodarki. A potem, się, a potem widzimy Jana Wincenta Rostowskiego przed Komisją Śledczą, widzimy pana doktora Żońce, głównego ekonomistę Platformy Obywatelskiej, który opowiada o 100 miliardowych deficytach. Dzisiaj słyszymy przecież z całą powagą wypowiadane przez polityków platformy jakimś zupełnym braku leków w Polsce, o takiej drożyźnie, że ludzie już nie jedzą warzyw i owoców itd. Tak no przecież to są wszystko brednie, po prostu nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, choć oczywiście widzimy zjawiska drożejących warzyw, owoców no i brakujących mięsa. Oczywiście gdzieś. widzimy suszę, widzimy wiele różnych problemów, które na to wpływają, choćby wzrost wynagrodzeń, które powoduje, że również sprzedawcy i handlowcy pompują sobie te ceny. Jest wiele oczywiście niedociągnięć, wiele jeszcze spraw do załatwienia. To jest na pewno mankamenty w służbie zdrowia ogromne, trzeba to będzie ten system, Spojrzyj, proszę popatrzeć, na służbę zdrowia szeroko pojętą wydajemy już w tej chwili prawie 95 miliardów złotych. To są ogromne kwoty, ale nie widzimy jeszcze tego przełożenia na jakość tego wszystkiego, na dostępność, prawda i tak dalej. A powiedział też na pewną, pewne taką przyjazne traktowanie tego pacjenta często to Wszystko trzeba zmienić, ale też powtarzam, okazało się, że Platforma nie ma po prostu katry nie ma fachowców w dużej mierze. No ja chyba, że przyjąć, że jej tutaj głównym reprezentantem jest pan Balcerowi czy pan żońca który opowiadają te bajki z mchu i paproci. Z tego z wszystkiego, co dzisiaj słyszę, gdzieś mogę wyciągnąć taki wniosek, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest dosyć mocno słaba, osłabiona no i nie ma zbyt wielkich szans w starciu z prawem i sprawiedliwością. To by, było, to by była jeszcze jakiś czas temu świetna informacja, na przykład. Państwa, dla Cookies 15, który mógłby się postarać przejąć gdzieś, może, schedę taką opozycyjną po Platformie Obywatelskiej. To drugie miejsce, jeżeli chodzi o partie, ugrupowania polityczne, no nie partie, ruch Cookies 15, ugrupowania polityczne, jeżeli chodzi o polską politykę. No tutaj wydaje się, że z 15 zbyt wielu szans nie ma i w tym momencie. I pytanie też do pana posła: czy coś wiadomo o przyszłości Cookies 15, czy jakieś listy wspólnie z PSL zostaną gdzieś już ujawnione? Czy pan wiem z jakiej listy będzie? Startował, z którego miejsca, z którego regionu, jak to wygląda. Na chwilę obecną, tak jak pan redaktor wspomniał, to głównie platforma ma szansę być drugą siłą w Sejmie. Na czym myślę, większość z Polaków ubolewa Oczywiście lepiej, gdyby to był z 15. Wtedy, wtedy mielibyśmy opozycję merytoryczną, a nie historyczną, jak to jest w. W chwili obecnej. Jeśli chodzi o nas, myślę, że na pewno będziemy w przyszłym Sejmie. Myślę, że jesteśmy potrzebnym ugrupowaniem właśnie po to, żeby pilnować tych obywatelskich kwestii, żebyśmy może w końcu doprowadzili do tej faktycznej demokracji w Polsce, bo teraz ona jest w bardzo mocnym stopniu. Okrojona co do ewentualnych koalicji. Tutaj proszę o cierpliwość i o oficjalne stanowisko liderów. Ale to już naprawdę sporą cierpliwość no trzeba się wykazywać. Wczoraj była informacja podana, na, nie wiem na ile prawdziwa, że przewodniczący ruchu pan Paweł Kukis będzie startował z pozycji numer jeden w Opolu z listy PSL koalicja obywatelska. Powiem szczerze, różnych rzeczy. Koalicja Polska, polska przepraszam bardzo, koalicja Polska, tak, ale PSL koalicja polska. Wiem szczerze, że różne rzeczy się można spodziewać w polityce, ale tego raczej sobie nie wyobrażałem, więc jestem chyba człowiekiem małej wyobraźni, <laughs> jeśli to się potwierdzi. Ja chcę podkreślić, że oczywiście w tym środowisku ja też mam wielu przyjaciół, to są, to, 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 to są bardzo często ludzie niezwykle i pracowici. ambitni. Do kogo by Pan jeszcze podebrał do Prawa i Sprawiedliwości 15. najchętniej jeszcze, bym powiedział, z 15. To, natomiast, oczywiście, jest pewna już szczególna faza, bo to już jest przecież kształtowanie tych list, czy zamykanie tak naprawdę list, więc to są to pewne trudności, bym powiedział, już tej natury, że te wybory będą szybko. Ale na pewno to pewną stratą będzie dla, dla, dla polityki, dla. Dla, dla publicznych działań brak no jeśli by się to potwierdziło że niektórzy nie chcą z polityków Kukiza iść z tej listy PSL tak jak słyszałem to będzie to brak wielu ciekawych osób ambitnych patriotycznie nastawionych także tu jakiś błąd jednak chyba został poważny, popełniony w tej sprawie. I myślę, że tutaj kolejne gdzieś gorące pytanie, być może z tego powstanie, dlaczego Kukiz 15 nie trafił właśnie do szerszego grona wyborców. A może jeszcze to wszystko się zmieni? Może wszystko przed Kukiz 15, ale zostajemy przy platformie obywatelskiej, przy naszym gorącym pytaniu dotyczącym Grzegorza Schetyny. Czy platforma obywatelska Grzegorza Schetyny sięgnęła politycznego dna? No wniosek taki nam się tutaj pojawia, że chyba jednak tak, ale że jeszcze nie wszystko zostało tutaj zakończone. Wszystko zostało powiedziane. Natomiast teraz posłuchajmy wypowiedzi polityków ze strony lewicowej właśnie na temat samego Grzegorza Schetyny, choć na początek też Grzegorz wypowiedź, wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej. Chcemy koalicji demokratów i patriotów. Chcemy być przekonani, że na naszych listach zmieszczą się wszyscy ci, którzy aktywnie będą pomagać nam zmieniać Polskę. Pan Grzegorz Schetyna dzisiaj, jako lider Platformy Obywatelskiej, abdykował z pozycji lidera opozycji. Grzegorz Schetyna sam się przedstawił przed milionami telewizjów i radiosłuchaczy. I pokazał, że jego słowa, no, ile znaczą, tak? Przez lata mówił, że... Zrobi wszystko, żeby zbudować jeden wielki blok. A potem się okazało, że tak naprawdę chodziło tylko o taką cyniczną zagrywkę, żeby zjeść, zniszczyć, zmonopolizować jakiś kawałek sceny politycznej. No i teraz pytanie po tych wypowiedziach: Czy jest ktoś, kto może zastąpić Grzegorza Schetynę, który no doprowadził Platformę Obywatelską do tego miejsca, w którym politycznego miejsca, w którym Platforma Obywatelska się znajduje? Czy może Bogdan Zdrojewski, o którym się mówi, że szykuje pewien przewrót? Ja myślę, że w Platformie Obywatelskiej, a w każdym ugrupowaniu jest cała masa sensownych ludzi. W, znam, znam kilku posłów, czy to z pracy komisji, czy w Sejmie. Na pewno znalazłyby się takie osoby. Jakieś które, nazwiska? Nie chcę, nie chcę sypać o, nazwiskami. Pośle, z listami, nie, nie, cierpliwość tutaj też. Nie, 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 nie będę podawał nazwisk, natomiast, tak jak mówię, jest sporo ludzi. Myślę, że po prostu pan Grzegorz Sytyna jeśli myśli o dobru Platformy Obywatelskiej, po prostu powinien. Oddać tą funkcję, a jeśli myśli tylko o sobie, no to będzie dalej ciągnął platformę na dno. O kim myśli Grzegorz Schetyna? Panie bośle. Myślę, że myśli o niebieskich migdałach, bo nie o racjonalności, nie o rzeczywistości. Moim zdaniem, Grzegorz Schetyna ma pełną świadomość, że przegra platforma te wybory. Pytanie jest tylko, jak kompromitująca, i wydaje mi się, że. Cała, całe działania w tej chwili przewodniczącego z Chetyny są skupione na tym, żeby zmniejszyć skalę porażki, bo przecież to jest ugrupowanie magma w tej chwili, kompletna marmolada. Nie wiemy, czy o to jest ugrupowanie konserwatywne, czy to jest ugrupowanie socjaldemokratyczne, czy liberalne. Tam po prostu jest groch z kapustą, bo mamy i pana Wenderlicha i mamy, i mamy polityków zielonych, kodu polityków, jakieś zupełnie anarchistyczne postawy antypolskie często wręcz mówienie o tych patriotach, no to tak tu nie bardzo pasuje do tej zbieraniny. I wydaje mi się, że to jest już wyłącznie obrona własnych pozycji przez pana Schetynę. Takie, że tak powiem, ostatnie tchnienie, żeby broń Boże, tu się coś nie zmieniło. Ja jestem za tym, żeby jak najdłużej przewodniczyć. Tylko to spojrzenie takie właśnie krótkowzroczne się wydaje, przynajmniej z politycznego punktu widzenia i interesu Platformy Obywatelskiej. Janusz Szewczak, prawo i sprawiedliwość. Paweł Szamka, z 15 powiedziały moimi państwa gośćmi. Panowie, dziękuję serdecznie, życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do tego, żeby zostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w polsce.pl. Do zobaczenia.